Jaką kwotę należy ulokować na lokacie, aby po 3 latach uzyskać 6369 zł, jeżeli roczna stopa procentowa wynosi 2%, a odsetki kapitalizowane są co pół roku? W zadaniu wykorzystamy wzór. Kn wynosi K0 razy 1 plus P przez 100 do potęgi N tej, gdzie Kn jest to kapitał końcowy, K0 kapitał początkowy, P stopa procentowa w skali pół roku, N liczba okresów, po których nastąpi kapitalizacja odsetek. Wypiszmy nasze dane. Jaką kwotę należy ulokować na lokacie, aby po 3 latach uzyskać 6369 zł? Czyli ta kwota jest to nasz kapitał końcowy, czyli Kn wynosi 6369 zł. Po 3 latach, czyli lokujemy pieniądze na 3 lata, jednak kapitalizacja odsetek następuje co pół roku. Ponieważ w ciągu jednego roku nastąpią dwie takie kapitalizacje, dlatego że następują co pół roku, więc w ciągu 3 lat takich kapitalizacji będzie 6. Następnie mamy stopę procentową P, która w skali roku wynosi 2%. Ale ponieważ my kapitalizujemy odsetki co pół roku, więc skoro w skali roku to było 2%, a w ciągu roku następują dwie kapitalizacje, to dzielimy to na 2, czyli mamy 1% w skali pół roku. Pytanie brzmi, jaką kwotę należy ulokować, czyli pytamy się o kapitał początkowy, czyli K0 to jest nasza niewiadoma. Podstawmy więc do wzoru nasze dane. Pod Kn wstawiamy 6369. K0 to jest nasza niewiadoma. Pod P wstawiamy 1. Dzielimy przez 100. I podnosimy do potęgi N, czyli w naszym wypadku do potęgi 6. Dostajemy. Wykonajmy działanie z nawiasu, czyli mamy jedną setną, czyli 1 plus 1 setna, to jest 1 i 1 setna w ułamku dziesiętnym i to podnosimy do potęgi 6. Jeśli posiadamy kalkulator naukowy, wykonujemy potęgowanie, jeżeli nie posiadamy kalkulatora naukowego, to na zwykłym kalkulatorze sześciokrotnie mnożymy tą liczbę z nawiasu przez siebie. Wynik potęgowania proponuję zapisać z dość dużą dokładnością, czyli dostaniemy K0 razy 1,06152 i może wystarczy. Teraz, aby policzyć K0, obustronnie podzielimy przez otrzymany wynik, czyli dostaniemy K0. Wykonajmy dzielenie. Otrzymany wynik proponuję, aby zaokrąglić do całych złotówek, czyli mamy 6 tysięcy.